Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny materiał z serii myślach Neuroterapeuta. I dzisiaj temat kręgosłupierosiowy, bóle powięziowe, problemy z oddychaniem, ból między upadkami. Czyli to, co w gabinecie zdarza się często. Zrobimy sobie test zrobimy sobie terapię manualną, zrobimy sobie masaż kany pogadamy Pogadajmy sobie troszeczkę o ruchu. Stworzymy kilka technik idealne do zaplikowania w Waszych gabinetach. Bawcie się dobrze. Dobra, słuchajcie, a więc jest z nami Klaudia i okazało się, że Klaudia odczuwa jakiś ból, tak? W pleckach. Dokładnie. gdzie? Tutaj. Tutaj. To jest bardziej punktowy ból? Nie, całościowy. Całościowy, ale to taki bardziej placek, taki przestrzeń duża. Dokładnie. Takie koło, tak jak teraz rysuję sobie coś <grym> takiego. Takie koło. Dobra, i teraz tak, słuchajcie, zobaczcie, co my tu widzimy. Jak sobie na klawę patrzymy, nie wiem, czy wy to dobrze widzicie. Mam nadzieję, że troszeczkę tak. To tu widzimy bardzo mocno wypłaszczony kręgosłup piersiowy, tak? Czyli taki foza jest wypłaszczona. Czy jest to jakiś duży problem? Niekoniecznie, bo nam oczywiście chodzi o to, żeby tutaj funkcja była, tak? Czyli żeby Klaudia miała możliwości prostowania się, żeby miała możliwości zginania się, żeby klatka piersiowa pracowała. Więc nie fiksujemy się jakoś bardzo mocno na tym, że tutaj jest jakoś duże wypłaszczenie, no ale bardzo często razem z tym wypłaszczeniem oczywiście idzie napięcie tkanek, które determinują właśnie to ustawienie. Czyli duże napięcie prostownika, duże napięcie mięśni równolegobocznych, duże napięcie mięśnia czworobocznego, części środkowej. Przy okazji mamy troszeczkę stojące łopatki, co mogłoby oznaczać, że możliwe, że mięsień na przykład zębaty przedni i część czworoboczna danego są wyhamowane. Tu możemy jeszcze jedno fajną rzecz zrobić, a że tak. Oczywiście, ja w swojej terapii wykorzystuję dużo testów norwomieśniowych. Testowanie bezpośrednie, testowanie za pomocą wskaźnika. I to możemy sobie teraz też wykorzystać. Pokaż na chwilę kradę mi rękę. I teraz tak. Znaczy, Klaudia stoi, e, tak normalnie. Na razie bez żadnych kombinacji. A po prostu stoisz sobie. I sprawdzamy sobie jakiś dowolny obszar, który nie działa. W tym przypadku zginacze stawu ramiennego, e, ramionopodkowego. Trzymaj. Nie pozwól mi tych ręki opuścić. Prosto łokieć. Pracujemy głównie z stawem ramienno Trzymaj, nie pozwól. Trzymaj, 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 trzymaj. trzymaj, trzymaj. I się okazuje, że no jesteś w stanie to utrzymać, tak? I teraz tak, jak klady ogólnie znacie, ona jest wyproście, jak ona wejdzie, wejdzie w jeszcze większy wyprost, 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 wyprost właściwie. odcinku to się dużo nie zmienia niestety. Trzymaj, nie pozwól. I co się okazuje, że dalej ta moc jest. I teraz sobie wypnij do tyłu. Do tyłu, do tyłu. Główka prosto. Staramy się, piersiowy kręgosłup główny. No. Czekaj chwilkę. Ok, główka prosto, ma łopatkami, staraj się myśleć w kładach rękowyżciach, jak zrobimy sobie. Pomyśl sobie o swoim mostku, mm -hmm. który jest mniej więcej taki długi, tak rękojeść mostka rysunki miślkowaty, i jakby nie chciała, to sobie ten mostek zbliżasz, oddalasz, ale barki różnie pracują. Kręg się, nie? Zbliżasz, o, kifozę pogłębiamy i spłycamy. Ok, staraj się mało robić to samymi barkami, samopadkami, dobra? Mm -hmm. Głównie kręgosłup. I teraz tak, czekaj chwilkę, I zbliżymy sobie te punkty hmm? i utrzymamy rękę. I nie ma mocy. Czuję ten spadek. No. To słuchajcie, okazuje się, że nasze ciało, ono się nie komfort z jakiegoś powodu niekomfortowo czuje się w tej pozycji e, i będzie unikało, więc będzie uciekało sobie do wyprostu, do wypłaszczania kiełbasy piersiowej. E, oczywiście, wtórnie albo pierwotnie idzie to z napięciem mięśnia prostownika, mięśni, które ściągają łopatki i e, być może jest to jeden z powodów, e, właśnie jakichś e, dyskomfortu, drgliwości bólowych, więc chcielibyśmy wprowadzić tam ruch. Dla nas ruch jest ważny pod kątem e, metabolizmu: tak jak mięśnie predłowo wykonują ruch w konertnym stawie, to ten staw jest odżywiony. E, kurcząc się, przyspieszają cyrkulację limfy, cyrkulację krwi żylnej, więc jest prawidłowa kanalizacja w danym obszarze. Chcielibyśmy, żeby ten ruch zachodził. A tutaj na przykład sobie nawet klawie sobie stoi. To ona ma taki oddech, gdzie ta klatka piersiowa idzie sobie do góry. Możecie to zauważyć, możecie się przewinąć też. Nie za bardzo chcę obciążać kręgosłup piersiowy, nie za bardzo chcę obciążać dolna żeberka, i widać, że jakby unika obciążenia tego obszaru. I to też widać, jeśli chodzi o samo wypłaszczenie piersiowego. Możemy zobaczyć też te rzeczy, o których Wam mówiłem, pod kątem wyhamowań, tak? Zobaczymy sobie, jak mięśnie ściągające łopatkę, e, przyklejające do klatki piersiowej, na przykład mięśnie zębaty przedni. Jest kilka testów na tym mięsień. My znacznie wykorzystujemy sobie takie pośrednie badanie przez napodkowy, przez łopatkę z ciężko. I teraz pociągnie rękę do przodu. I teraz słuchajcie, co ja mogę zrobić? Trzymaj tak, nie pozwól. Ja mogę po pierwsze popchnąć rękę w tamtą stronę, co będzie rzeczywiście bezpośrednim działaniem na mięsień zematy przedni, i troszeczkę do dołu, żeby przyłamać ten ruch chłopatki. Trzymaj, mhm. trzymaj, ok. I widzimy, że to trudno jest Klaudi utrzymać. I tak samo ręka do przodu i ja pcham w tamtą stronę i do dołu. Ciężko, no nie? Cała się trzęsiesz, jest to, jest to trudne. Dobra. Więc w międzyczasie mamy już jakiś punkt zaczepienia. Oczywiście, to, że klawę nie chce tego kręcowa wypchnąć do tyłu, może oznaczać, że będzie oczywiście miała dużo napięcia tutaj być może jakieś wyhamowanie w obszarze mostka, zobaczymy sobie co tutaj się dzieje. Musimy mieć też taki punkt zahaczenia, bardzo często, jeśli chodzi o testy, chcemy, żeby nasi nie wychodzili sobie od mięśni, które są wyhamowane. Dlatego, że jak jest nadmierne napięcie, one są hiproniczne, to jest to już wtórne napięcie. Dobra, i oczywiście chcielibyśmy, żeby ta pozycja dla Klaudii była komfortowa, więc możemy wykorzystać w ogóle te myślenie. Spróbuj sobie jeszcze raz klatkę piersiową, wierz. Mm -hmm zamknąć dokładnie, pójść do kifozy piersiowej i teraz wiem, że będzie Ci niewygodnie, trzymaj, nie pozwól. Ta pozycja jest komfortowa dla Ciebie? Nie. W ogóle nie. A to jest bolesne? Nie. Nie, po prostu jest niewygodnie. Tak. Dobre. Utrzymaj rękę. Zobaczcie. Ciężko co zrobić. Ja mogę przez stymulację zobaczyć sobie, trzymaj, nie pozwól, gdzie jest obszar, który najbardziej nie chce tego ruchu, nie podoba się. Jest już wyjściowo podniesiony sygnał. Trzymaj. I zobaczcie, jest duża szansa. Trzymaj, trzymaj że to nie jest tył i praca tutaj nie dałaby na jakiś wybitnie spokojny efektu, więc zobaczymy sobie, zrób jeszcze raz, ja wiem, że to będzie niefajne, uczymy tego pozycję, trzymaj, trzymaj, postymulujemy sobie obszar mostka, trzymaj, nie za bardzo, trzymaj, nie za bardzo, obszar tutaj, górne osłonki piersiowe, trzymaj, nie pozwól, o, tu trochę może lepiej. Zobaczymy sobie. Ale jeszcze to nie jest to. Więc cały czas kifoza piersiowa. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj rękę. Zobaczymy sobie obszar szyi. Postymulujemy, co tu się dzieje. Niekoniecznie. Trzymaj to zawsze to ustawienie. Trzymaj. Ok. Trzymaj, nie pozwól. Lepiej. Powrót. Okej, okay. więc słuchajcie, prawdopodobnie będziemy szukali sobie na początku, co się dzieje w obszarze tutaj naszego brzucha, dolnych żeberek, bo możliwe, że klawda troszeczkę wtórnie przeciąża sobie kręgosłup piersiowy z racji jakichś deficytów w obszarze jajowem brzusznej. Więc położymy się na plecki i zobaczymy. Ej, ej. nie ma się w naukubie. Czas się kończy. Dołącz. Dobra, słuchajcie, możemy sobie dalej lecieć i teraz tak, jedna fajna rzecz dla Was. Bardzo często się zdarza. Pamiętacie, jak działa nam miesiąc zębaty przedni wcześniej w pozycjach? Zobaczymy, co się zmieni w pozycji leżenia. Weź rękę do przodu, ok? I teraz tak, znowu, pcham do dołu, nie pozwól ręki. I zobaczcie, kolana ma więcej mocy. Trzymaj, nie pozwól. Więcej mocy, bo ta pozycja... Już powoduje lepszą pracę łopatki, a jest to prawdopodobnie związane z tym, że mamy gorszą pracę cylindra brzusznego, nie wiem, której części. I teraz tak. Lepsza praca cylindra brzusznego powoduje lepszą pracę łopatki, lepsza praca łopatki powoduje lepszą pracę stawu ramienno -podkowego. I tak dalej. Tutaj w staw już nie wjeżdżamy, tu wjeżdżamy w łopatkę głównie, tak? I teraz tak. Zobaczmy sobie, co się będzie działo przy teście na mięśnie brzucha. Druga noga tak samo. Trzymaj. Nie pozwolę puścić. Czujesz to, nie? Nie ma mocy, nie mocy. Kolejną rzeczą, co możemy sprawdzić, i co jest bardzo fajnym testem u wielu osób pod kątem możliwości oddechowych. To jest temat w miarę skomplikowany, pod tym kątem, że ten oddech może być, wiecie, płytki, głęboki, nosem, ustami, może być dysfunkcja wdechowa, wydechowa. Więc trzeba wiedzieć, które słuki się włączają, ale ciekawostka dla Was. Okej, okay, my to wszystko sobie rozpatrujemy na kursie nitu, często pod kątem oddechowym, ale już będziecie mogli sobie wykorzystać to w gabinecie. Weź sobie lekki wdech. Uczymy rękę. Nie ma problemu. Porozróżnij się. Weź teraz większy wdech. Większy, większy. Okej, okay, stop. Uczymy rękę. Znaczy, cała się klatka nie ma mocy, tak? Dlatego, że ona nie chce tej klatki Bicie Ona nie chce pogłębić kifozy piersiowej tutaj, w żadnym wypadku. Nawet by taka sytuacja, że dzisiaj już się o troszeczkę mniej boli, no nie? Ale chyba wczoraj, przy było więcej, jeszcze się zatkało pod tym oddechowym, tak? Więc ten oddech też może być elementem diagnostyki. Chcielibyśmy, żeby ten brzuch się włączył. Chcielibyśmy, żeby ten oddech się sprawił. Chcielibyśmy, żeby zębaty pracował. Możemy to wszystko sprawdzić. Zobaczymy sobie, co się dzieje. Bo ja sobie wcześniej popalopowałem dolne żeberka. I tu tych... Tu jest nawet nieźle, ale ta strona... Jak strona lewa? No nie, bo nie prawa. Ok. Dzieje się. I teraz tak. Sprawdźmy sobie, czy mi się brzucha nam zareagują na tą stronę prawą. Trzymaj. Kompresja sobie o. Zmniejszymy sobie sygnał. Możemy się że zablokujemy go przez sygnał bramki bolowej. Trzymaj, nie pozwól. Jest trochę lepiej. Jest trochę lepiej. Możliwe, że ten temat jest obustronny. Zrobimy sobie taką prostą technikę. Na dolne żeberka, przypomnę. Kompresja. Okej, okay, pokaż nóżki. Trzymaj, nie pozwól. No, jest więcej tej mocy. Okej, okay. możemy zrobić też taki trik, że sobie skompresujemy. Okej. Okay. Weź sobie teraz głęboki wdech. Uczymy rękę. Lepiej, puść. Więc wiemy, że mamy do pracy... Obszar dolnych żeber, może nawet przepony, może okolicy splotu słonecznego, oczywiście jakieś elementy pracy wisceralnej, to jest to, co będziemy teraz robić. Proste techniki. W ogóle, jak pracujecie z przeponą, cudzysłów, przeponą, bo to jest temat, czy my rzeczywiście z nią pracujemy inna zagadka, bo to jest dość cienki mięsień, który jest bardzo wysoko ale oczywiście możemy wpłynąć częściowo na niego poprzez pracę na dolnych żebrach. Przed trzech mięśni dżębrowych, przejściu piersiowo, piersiowo lędźwiowym i po prostu poprawić środowisko, żeby ta przepona miała troszeczkę łatwiej w życiu. Mogliśmy też sobie zróżnicować u Klaudi, jak to wygląda, tak? Zanim jeszcze na przykład zrobiliśmy dobrą terapię, to możemy zrobić tak: głęboki wdech klatką. trzymanie nie pozwól. OK, powrót. Rozluźnij się. I teraz głęboki brzuch ma brzuch. Głównie brzuszkiem oddychasz. Czekaj chwilkę. Jesteś w stanie zrobić taki brzuch. Lepszy brzuch, jak brzuch, taki wydęty na wdechu. Coś takiego. Rozluźnij się. I spróbuj zrobić to nosem. Głęboki wdech, brzuch. Puść. Bardziej, bardziej brzuch niż klatka. Jakbyś chciał moją rękę unieść. Trzymaj. To jest to samo. Widzicie, od razu włącza się klatka, ale dobra. To może nawet lepiej. Tak czy inaczej nie stosujemy sobie tego. Dobra. Czy to jest dla Ciebie bolesne? Nie. nie. Tu jest nawet nieźle. Trochę w się było, szybko nam puściło, bardzo szybko. Więc zobaczymy sobie przestrzenie. międzyżebrowe. co tam się dzieje? Tu jest sztywno. Sztywno. Jak macie taki obszar, to oczywiście wiecie, możemy sobie sprawdzić na wskaźniku, czy to nam działa trzymanie pozwól. No i tutaj, bardzo mi fajnie dla Klaudi, Od razu nam się każe, mi się wyhamowuje. Możemy sobie od razu wjechać w ten obszar, gdzie czujemy tych restrykcji najwięcej. Teraz możemy kilka przestrzeni na raz sobie zrobić. Wjechać, wybrać luz. I na przykład pacjenta, żeby popychał w moje ręce. Wydech. Pchasz w moje ręce. Wydech. Ty jak sobie leży, to czujesz jakiś ból na plecach? Ok, wdech. Wydech. Kiedy e, ten ból u ciebie się najbardziej zaostrza? Na plecach? Jak mhm. śpię. Jak śpiesz. ok. Czyli w bezruchu najbardziej. Ok, wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. 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 Gdyby cały czas? Puszcza szybko, no nie? Mhm. Fajnie. Dobra. To jeszcze bolesne? W skali z 10 ile teraz? Jakieś osiem. 8. Osie. A ile było wcześniej? 20. 20, dobra. <laughs> ok, tu jeszcze sobie troszeczkę pracujemy z tą przestrzenią. Od chyba najgorzej jest. Nie. Mhm. Weź sobie głęboki wdech. Przestrzeniem z wyboru to jest bardzo fajny obszar pod kątem e, pracy e, nad możliwościami oddechowymi, nad fajnym oddechem. Tam też są często punkty w wielu przestrzeniach neurolinfatyczne, e, które będą poprawiały nam pracę poszczególnych narządów. To takie fajne prace kiedyś stworzył e, Chapman, Nazywany też punktami Chapmana. Gdzie statystycznie okazało się, że właśnie stymulując te obszary, e, możemy poprawić sytuację w wielu e, problemach e, trzewnych. Co z są dalej? Ile teraz o 0,10? 4. Wdech. Wydech. Wdech. My dzisiaj, oczywiście, robimy taką terapię, nakierowaną bardziej na skutek żeby się troszeczkę Klaudi lepiej żyło, żeby się troszeczkę lepiej wysypiało. Natomiast oczywiście nie wiemy dlaczego ten temat trzewi wpłynął nam na klatkę piersiową, to wpłynął na prostownik, to zaczęło dawać dolegliwości bólowe. Tu jest szczywniutko, czujesz to? Mhm. I też potrzebujemy takich prostych technik na obszar wątroby przepony. Fajne kciuki sprawdzają, gdzie będziecie się zsynchronizowali z oddechem pacjenta. Na wdechu idziecie do dołu, na wydechu nie pozwalacie. Na wdechu nie pozwalacie wypchnąć swoich palców, na wydechu zatapiacie się głębiej. Nie pozwalacie. Zatapiacie się głębiej. Wydech. Wdech. Wdech. Wydech. Dobra. Coś tam się dzieje. Już da się to dotknąć w ogóle. Druga strona. Też można było troszeczkę popracować sobie. Możemy zrobić proste techniki stojąc po tej stronie, wam nie zasłaniając tutaj. I też pracujemy sobie dolnymi żebrami, a potem zrobimy sobie przestrzenie między Dobra. Słuchajcie, zrobiliśmy sobie prackę. Już jest naprawdę fajnie. Te przestrzenie są, e, nie są takie wrażliwe. Można iść dalej. Tutaj skały jest, dużo jest dużo sztywności w okolicy słonecznego jeszcze. To jest bolesne? No, myślę, że jest. Więc zrobimy sobie taką przyjemną prackę w tym obszarze. Moglibyście zrobić na dwa sposoby. Oczywiście możecie sobie chwycić pod, e, wyroskiem czykowatym. Po obu stronach kresy białej. Chwyć sobie, sobie te tkanki. Czy to zrobicie, wiecie, w staniu, e, kciukami, czy w ten sposób, czy jedna ręka kciuk, druga puszki palców. Zatopimy się w te tkanki, na gąboku, gdzie poczujemy najwięcej restrykcji i rozciągamy sobie do boku. To jest w porządku? Jak odczuwasz to w skali 0 do 10? Zero. Zero. Super. Widzisz, sami ja też mogą jakieś przyjemne rzeczy. No, miksujmy sobie te rzeczy fajne z niefajnymi. Dlatego, że za chwilę moja ręka jedna powędruje sobie w przejście piersiowo lędziowe i tam już będzie pewnie tak sobie. No, dokładnie. I teraz tak. W tej pozycji, Klaudia mówiła przed chwilką, jak sobie robiliśmy terapię, że czujesz sztywność w lędźwiach, tak? I teraz tak. Słuchajcie, skąd ta sztywność w lędziach jest? Często są różnego rodzaju właśnie zastoje żyno limfatyczne i teraz tak. Co napędza krew żylną i limfę? Mięśni, tak? Między innymi ruch mięśni, pompa mięśniowa, wszyscy na pewno to wiecie, ale na przykład w nocy nie czujemy się głównie, a nie, przynajmniej nie powinniśmy czuć się sztywni, obolali, spuchnięci z samego rana. Dlaczego tak się nie dzieje, skoro nasze mięśnie w nocy jednak nie działają? Oczywiście część mięśni działa, na przykład te związane z systemem oddechowym. I drugą rzeczą, która wspomaga cyrkulację płynów jest gradient ciśnień, Czyli, e, nasze, można powiedzieć, płyny idą do, e, klatki piersiowej, gdzie jest ujemne ciśnienie. Czyli klatka piersiowa zasysa to wszystko, tak? Poprzez oddech i oczywiście też ruch poszczególnych mięśni Przy oddechowej, które sprzężone z dnem miednicy i to wszystko jak taka pompa pracuje, zasysając właśnie krew z obwodu, tak? Między innymi z kończyn dolnych i z kończyn górnych. I teraz tak, moja jedna ręka pójdzie sobie w przejście. Chcielibyśmy tutaj chwycić sobie kręgosłup, tak? Fajnie, bo by to były wyrostki kolczyste. Po jednej stronie, na jednej stronie prostownika będzie kłom kciuka, na drugiej będą opuszki palców 2, 3, 4, 5. Unieś sobie lekko, ok, opuść. Jestem dokładnie na wysokości przejścia pierścieniowego, mniej więcej na wysokości dolnych żeber, tak? Wchodzę. Ta strona lewa, pomyślisz, że tak, tak się mi się podoba. Czujesz to? No, tak to tak już ty tak tywność, tak, ten kłom kciuka tam, aż ciężko mu się wkleić. I teraz co, co ja mogę zrobić? To mogę sobie wjechać od tej strony, zahaczyć się i trochę też sobie pracować z tym spotem słonecznym, a przy okazji robić sobie taką technikę trochę 3D. Pójdziemy sobie w kierunki gorsze, restrykcyjne. I potrzebam sobie chwilkę. A ty spróbuj sobie wprowadzić oddech tam. To jest w ogóle fajny tip, żebyście pracując z pacjentem, po pierwsze angażowali go, żeby on integrował się swoim ciałem, czyli był dokładnie w tych miejscach, w których wy jesteście, czuł, co tam się dzieje, czuł, że on też ma wpływ na rodzinę tych tkanek poprzez oddech, poprzez skierowanie swojej tam świadomości, swojej uwagi. I to będzie bardzo fajne, żeby on za wami podążał. W tej terapii. To nie jest tak, że pacjent leży, się teraz o zielonych migdałach, co się wydarzy, jak wróci do domu. Nie daj do Boże jeszcze myśli o jakichś stresujących sytuacjach, które wcale nie poroje wręcz przeciwnie, pogarsz sytuację, bo podbije go współczulnie. No, coś tam zaczyna się dziać. Czujesz to? Jak troszkę tkanka odpuszcza, tego luz jest więcej. Więc też starajcie się wprowadzić takie elementy takie treningu uważności podczas terapii. To nie jest czas na wygadanie się. Oczywiście możecie zrobić sobie mały slow to przed terapią, po terapii, pogadać sobie o rzeczach pierdowatych, może o rzeczach ważnych jakichś. O, powiem ci, Klaudia, to było dobre. Ten odegł niezły. I tu się wprowadza ruch. Ty czujesz ból w plecach cały czas? No, mhm. tak. On się nasila, on się zmniejsza? Zmniejsza. zmniejsza. Oczywiście najczęściej wprowadzenie ruchu tam po wytycznym jest E, mniejsze, tak? tych kontrolnego ruchu w miejsca, gdzie go jest po prostu mało, gdzie go potrzebujemy. Tak, ten oddech, Lodi też wygląda coraz lepiej, oczywiście, to jest też moja sugestia tutaj duża, że oddychaj tak, a nie inaczej, w te miejsca niewinne. Ale ta klatka zaczyna się rozprężać na boki, zaczyna się do, rozprężać do tyłu. Super. Mhm. I tu już naprawdę przyjemnie. Dobra. Słuchajcie, co możemy sprawdzić? Sprawdźmy sobie, co się wydarzyło z mięśniami brzucha. Zobaczmy sobie, co się wydarzyło z oddechem. I zobaczmy, co jeszcze będzie trzeba zrobić. Okej, okay. zobaczmy sobie rzeczy prostszych. Weź sobie głęboki wdech. Utrzymaj rękę. Nie pozwól. To już jest fajne. To już jest fajne. Idźmy sobie na mięśnie brzucha. Unieś sobie. Trzymaj. Nie pozwól opuścić. Trzymaj. No, coś się dzieje. Trzymaj jeszcze raz. Trzymaj, nie pozwól. Ten przód. Trzymaj, 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 trzymaj. Trochę trzęsie się. Widać, że dla, dla Ciebie duże obciążenie, ale jest zzywanie e, lepiej tak? w tym obszarze. Moglibyśmy zobaczyć sobie jeszcze boczki, tył. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Dobra. Zobaczmy sobie. I teraz tak, klawia, Twoje zadanie jest tak. Twoje nóżki sobie leżą, spokojnie. Spróbuj sobie napiąć prawą stronę. Tak? Nie pozwól, żeby te nogi wróciły z powrotem. Trzymaj mocno. Trzymaj. Trzymaj. Trudno idzie ta strona. Druga strona. Trzymaj nie pozwól. A tu idzie lepiej. Okej. Okay, fajnie. Czyli widzimy, że coś się dzieje po tej stronie. Zastymlujemy sobie to miejsce, które poczułaś. Fajne było, no nie? Dotknij sobie tego obszaru. Jesteśmy wokół okolicy połączenia. Może być coś różnych sił. Skośnego, zewnętrznego, wewnętrznego, poprzecznego, czworobocznego lędźwi. Dużo sił się krzyży w tym miejscu. Czyli że jakieś zgęstnienie tam się pojawiło. Sztywność tkankowa. Za chwilę pewnie popracujemy sobie z nią. I teraz zobaczmy sobie, co się wydarzy. Trzymaj, nie pozwól. O proszę, proszę, to było dobre. To było dobre, więc sobie to troszeczkę e, rozprężymy. I Teraz tak, jakbyśmy mogli to zrobić? Żebyście dobrze to widzieli. Fajne miejsce. Sobie wjadę z tej setkanki. Możliwe, że na boku było lepiej, ale będziemy lepiej to widzieć. Ja sobie zahaczę i rozciągnę sobie to, a ty spróbuj sobie tam wdech prowadzić. Gdybyś chciała od środka troszeczkę to rozruszać. Wdech. wydech, Też można było użyć pacjenta na boku. rozciągnąć go do skłonu bocznego w lewo. Żeby sobie rozciągnąć to miejsce i poddychać sobie w ten obszar, to też było fajne. Mhm. Tutaj, często przy takich napięciach, czego potrzebujemy? Potrzebujemy, słuchajcie, kompresji i tarcia. Nawet taki fajny masa poprzeczny. To będzie dobre. Dla wszystkich oprócz dla Klaudii. Jej się nie będzie podobało. Ok, słuchajcie, zrobiliśmy fajną pracę, bardzo dużo sztywności, bardzo dużo napięć tu mieliśmy. Głównie tak naprawdę nawet nie na poziomie, gdzie mamy takie główne przecięcie się tych mięśni brzucha, tylko nawet w okolicy bocznej krawędzi mięśnia czworobocznego lędźwi, tak, przyczepu do tarcia wodrowego. Tam naprawdę było niefajnie, tutaj klała troszeczkę pocierpiała, ale była wytrwała na będzie warto i teraz tak, zobaczmy sobie, co się stało z tymi mięśniami brzucha. Jeśli chodzi o ten test, pamiętajcie, że im wyżej mięśnie, im wyżej nogi macie, tym jest większe to pochlebnienie, tym bardziej pracuje mięśnie brzucha. Więc zobaczmy sobie na początku wyżej. ma nie pozwól. I ten brzuszek, ok, zacznij, on nam się włączy. tak jest w stanie to zaaktywować. Jakbyśmy byli blisko wyprostu. W pozycji neutralnej, albo nad wyprostu, a to się czasami da w pozycji tam na brzuchu zobaczyć, to możemy sobie sprawdzić, i to jest czworoboszy lędźwi, bardziej, tak? Oczywiście też prostownik, trzymanie pozwól, i tu zacie ten skłon, jest trudno do trzymania. I kładę tak. Tak? Trzymanie pozwól? Nie ma problemu, mam moc. Idziemy do wyprostu, trzymanie pozwól. Jest problematycznie. Zawsze robicie te stron zobaczcie sobie po obu stronach, trzymanie pozwól bo tu mam za Cię obu strony problemy. Gdzie byśmy szukali z poziomu możliwych unerwienia, ukrwienia dla mięśnia czworobocznego lędźwi, może wspólne tematy, a oczywiście w w NICIE wiemy, że niektóre mięśnie mają powiązania z poszczególnymi narządami i czworoboczny lędźwit też oczywiście ma pewne powiązania, ale na razie nie będę spolerował, więc temat jest na później. Wszystkiego tutaj oczywiście nie zrobimy. I teraz tak, brzuch nam się włączył, włączył nam się, fajnie. Wdech, głęboki wdech. Utrzymałem pozycję, jest lepiej i możemy zobaczyć sobie za chwilkę to, co się stało w pozycji stania, tak? Co tam się wydarzyło plus zębaty przedni. Ok, zacznijmy sobie słuchać od rzeczy prostych, zobaczmy sobie tak, ręka do przodu, wysuń w przód, nie pozwól, sprawdzam zębaty przedni, jest lepiej, czasami jest tak, oczywiście często tu jeszcze wprowadzić sobie jeszcze jakiś trening przetrowujący. na przykład ten zębaty przedni, ręka do przodu, pcham do tyłu, trzymaj, nie pozwól, do dołu, ok, i widzimy, że jest znacznie Lepiej. Mięziek, jak on fajnie sprężynuje, więc wiemy, że jest elastyczny, e, jest normotoniczny. Oczywiście moglibyśmy zrobić bramkę, e, moglibyśmy zrobić manipulację albo odruch ciężki, żeby być pewnym 100%, ale tutaj wygląda to dobrze. I dodatkowo, to co interesuje bardziej, wykonamy sobie znowu ten wiersz czy chwilkę. Pamiętaj, nie barki, no to to w ogóle na tym poćwiczymy sobie w przyszłości, dobra? mogę wyizolować śmiarę klatki piersiową od barku. znaczy można robić to kifozę, przez to, a można po prostu ściągać po prostu sobie tutaj. Klatkę, przyjaciel, nas interesuje ten ruch. Wyobraź sobie, dobra? Patrz, zobacz. Punkt, punkt, dobra? I teraz zbliżasz sobie. Okej, okay. utrzymaj tego pozycję. Trzymaj. Tu już posłać do kifozy, dobra? Uczymy tego pozycję. Nie pozwól pójść ręki do dołu. Trzymaj. Trzymaj, 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 trzymaj. Idziemy do przodu, tak? Jest troszeczkę lepiej, ale to by było fajne, Rozluźni się, żeby troszeczkę, wiecie, popracować sobie nad tą ruchą śladki nad tą kifozu. A to można bardzo fajnie synchronizować sobie też z pracą mięśni e, brzucha bo prawdopodobnie ten brzuch nam by działał lepiej. Wyproście, gorzej w zgięciu, więc idziemy sobie od pozycji komfortowej, wchodząc w coraz trudniejsze pozycje dla pacjenta i on powoli zaczyna sobie od skurczu izometrycznego, później koncentryczny, większe pężanie, może jakieś elementy ekscentryczne, może jakieś możliwości zaskoczenia tutaj, żeby utrudnić mu jak najbardziej tę, tą pracę. Dobra, zobaczymy co się wydarzy, ale myślę, że będzie troszeczkę fajniej. To wszystko te materiale, Wiem, że lubicie case'y z pacjentami. Wiem, że czasami on się pojawia na YouTubie, ale nie za często. Jeżeli interesują Was bardziej złożone tematy, rozkminy, psychosomatyczne i nie tylko, jak ja pracuję w Giebnacie, jak pracują inne ci w Neuroklubie. W Neuroklubie zdecydowanie jest więcej takich tematów. To jest jeszcze moment, że możecie dołączyć. Zróbcie to. Później nie będzie takiej możliwości przez pół roku. Do zobaczenia.